No to cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj słuchajcie taki mały eksperyment, który trochę, moim zdaniem, pomaga odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą błędy w szachach, zwłaszcza wśród osób początkujących. Błędy typu wjeżdżanie, podbicie, czyli strata materiału. Nie chcę za dużo na początku zdradzać, na czym polega ten eksperyment, ale zaczniemy od tego, że rozwiążę sobie i dla Was też zadania na puzzle triku. 20 zadań mam w planie, będę starał się rozwiązywać w miarę. Dosyć szybko, żeby później był efekt widoczny o co, o co chodzi w tym eksperymencie. Czyli zaczynamy, tak? Tutaj widzę, że są widełki, zbieramy skoczka. Tutaj możemy wjechać wieżą na ostatnią linię. Co ona tu zrobiła, to nie wiem. Bijemy ją. Teraz robimy gońcem szach, zdobywamy wieżę. Dał no, szacha, no to po prostu się odsunę, nic nie szkodzi. Tu możemy dać szacha, kiedy król się schował w dziupli, to robimy widełki. Idziemy po prostu po Hetmana. Jak wieża nas zaatakuje, to ją blokujemy. Pionek zamienia się w Hetmana. Tu jest motyw tak zwany Rożen. Nie Rożen to był Rentgen. Dajemy mata po ostatniej linii. Wieża za darmo. On tu zrobi widełki, co prawda. Ale wrócimy, zasłonimy się i na tym zarabiamy gońca. Tutaj można dać szach. Szach i zdobywamy tą wieżę. Mamy przewagę materialną na końcu. Tu są widełki. Ile mamy 9, tak? Tu jest taki szach, pierwsza moja myśl. Innej nie mam, więc bijemy. Tutaj jest szach i zrobiliśmy atak z odsłony. Zdobywamy hetmana. Ponownie atak z odsłony. Tym razem zdobywamy wieżę. Tu jest do bicia goniec. Czy jest coś lepszego? Chyba nie, bo potem są dwie figury pod biciem. I jeszcze coś zdobywamy. Tu przeciwnik dał szacha, ale ten hetman już stąd nie wyjdzie. Czyli to był motyw łapanie hetmana. Szach i zdobywamy gońca. Szach, i potem szach z koczkiem. Zasłonił się pionkiem, no to widełki, w innym wypadku byłby szach z koczkiem. Tu jest dobicie moja pierwsza, dobicie moja pierwsza myśl. Potem robimy hetmanem i zdobywamy tamtego skoczka. To jest y, ulubiony motyw Tosi mojej córki. Taki mat po ostatniej linii. Ona to nazywa, że to jest jej mat. Proszę o tym pamiętać. Tu dajemy szacha, wchodzimy z koczkiem. Bion bije gońca, podwójny szach, jeszcze mamy gońca. I ostatnie zadanie, pewnie teraz się pomylę, tego nie chciałbym. Tu jest do bicia, on nam bije, natomiast tam grozi mat. Dobra, no to bijemy. A jak zbije tu, to tu. Dobra, wyszło 20 zadań. Nie chodziło o to, starałem się robić w miarę szybko, tak jak umiem, w miarę najszybciej. Natomiast nie chodziło o to, żeby się tutaj popisywać, bo wiadomo, że są dużo lepsi szachiści, zawodnicy, którzy potrafią to robić jeszcze szybciej, dużo więcej. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Natomiast teraz zacznie się to, co tak naprawdę jest najciekawsze. Bo słuchajcie, teraz zrobimy sobie taką sztuczkę, że te figury szachowe na zdaje nam taką możliwość, że możemy je sobie tutaj zestawy Bierek. Tu możemy sobie pozamieniać na różne takie fajne wzorki. Najciekawsze są tu na dole. Na przykład, jak klikniemy tutaj, to od razu mamy takie figury. Coś pod dzieci, ostatnio ulubione figurki od tymka. Natomiast ja zwrócę uwagę na te dwa tutaj na dole. Takie najdziwniejsze. Słuchajcie, na przykład można grać na takich figurach szachowych. Tak, To są figury szachowe, podobno. Natomiast ja włączę te. I słuchajcie, co się teraz stanie? Spróbuję zrobić jeszcze nową serię. Aha, tu muszę zrobić coś źle, tak, żeby się pomylić. Zrobię, Zrobię byle coś źle i włączymy nową serię puzzle strika od początku. Znowu spróbuję zrobić od 0 do 20 na, tym, na tych figurkach, na tych symbolach. O co tu chodzi? K to, to są symbole, skróty z, z, po angielsku. K to jest King, Król. N, Knight, czyli skoczek. R to jest wieża, róg. Literka B to będzie bishop, czyli goniec. Te, te kropki to są pionki. I co jeszcze będzie? Królowa, queen, czyli literka Q. Słuchajcie. Dobra, najpierw próbuję rozwiązywać. Potem, potem tak naprawdę powiem o co chodzi. tak? Posunięcie białych. Dobra, widzę tak, że wieżą możemy dać szacha. Król odchodzi i skoczek robi widełki. I bijemy tą wieżę. Polecam bardzo serdecznie, nawet osobom, które... Bardzo dobrze grają w szachy i potrafią te zadania właśnie robić tak szybko, szybko. Spróbujcie sobie zmienić te figurki. Na jakieś inne albo na te, ale na jakieś dziwne, takie niestandardowe, nietypowe, bo wtedy w głowie dzieje się naprawdę ciekawa dziwna rzecz. Dobra, to jest królówka, czyli ja tutaj mogę bić. I to są widełki. Tu mam jeszcze kolejnego skoczka do zbicia. Właśnie, jaka jest teraz różnica? Słuchajcie, moja głowa musi teraz. Pracować w zupełnie inny sposób. Ja najpierw, patrząc na te literki, muszę sobie przypominać, co to jest za figura, nie? że to jest wieża, że to jest skoczek, czyli tutaj jest do zrobienia motyw rożen. Tak. Natomiast nie mam już takiej pewności i szybkości, na przykład co to jest. Muszę najpierw popatrzeć, tak? co to jest skoczek, czy to są widełki, ale tu poszedł goniec. Patrzcie, goniec styluje w Hetmana. Dopiero jak sobie tak przekładam te literki na szachowe figury, na szachowe symbole, które znam, to wtedy jestem w stanie coś na tej szachownicy widzieć. Dobra, jak my bijemy skoczka, on bije hetmana, to my bijemy tu, tak? Chyba tak. Pionka zamieniamy z szachem, nie ma tu nic innego. Mało, jeżeli, jeszcze jak jest mało figur, to w miarę jesteśmy w stanie to ogarniać. Tu jest szachmat. Co to jest wieża? Czy ona mi daje szacha? Nie, bo to jest goniec, a to jest król, na odwrót niż powinno być, więc już tutaj moja głowa trochę wariuje. I tu mogę dać szachę, albo mogę najpierw zbić pionka. Mam też gońca. Nie wiem, co tu trzeba zrobić. Chyba tu. I teraz szach i bijemy tego. nie byłem pewien. O ludzie, co to jest? Goniec, hetman, wieża. Tu jest mój hetman, tu jest moja wieża. Hmm. Ja tu mogę dać szachę, ale czy to mi coś daje? Nie wiem. Tak, To jest właśnie najśmieszniejsze w tym. On się tu zasłoni. Że moja głowa pracuje w zupełnie inny sposób. Mm, tym skoczkiem. Czy, a nie, dobra, jak on się zasłoni, przecież to ja mam skoczka. Mogę użyć skoczka i go zbić, tak? Chyba tak. Skoczkiem. Dobra. Spróbuję zrobić do 20. Pewnie się gdzieś pomylę, ale potem jeszcze wam mm, powiem też. O co chodzi? I skoczkiem go bijemy. To jest. O, jak jest więcej figur, to w ogóle się robi zamieszanie. On nas tu skoczkiem zbił. Tu mamy dobicie, ale to jest wieża na chroni. Ta wieża patrzy na Hetmana. Aha, ale dobra, jak my zbijemy tu, on tu, to Hetman bije wieżę, on bije, my bijemy. Myślę, że i tak mam dużo łatwiej, bo jednak parę lat już gram w te szachy i te motywy szachowe znam. Ten goniec tu nic nie robi. Bije chyba. I bije. Nie ma tu nic lepszego. że ten skoczek jest podbiciem, ale to było najlepsze. Piąkówka, dobra. To tutaj w miarę powinno być Łatwo, idziemy królem po prostu i bijemy. Dobra, dziwna ta pionkówka, ale tu mamy zapasowe tempo, w razie czego. Znowu taka końcówka. Plus jest taki, że mało figur, ale tu jest, musimy cisnąć tymi pionkami. Zaczynamy od tego, bo napadamy na wieżę, i teraz podchodzimy królem. Dobra. O, to jest motyw szachowy, który mam tak mocno wyryty w głowie zwłaszcza robiąc te zadania na się, że to, mimo że jest dużo figur, to to zobaczyłem odruchowo, od razu. Mm, wieża bije, wtrącony szach i potem bijemy tego hetmana. Tu jest goniec, tu jest hetman, wieża, Oj, tu nie wiem, skoczek, wieża, hetman, aha, widełki. Żadnego szacha nam nie może dać, bo to jest wieża. Już zastanawiałem się, na przykład, czy on może mi dać szacha, bo myślałem, nie, bo to jest wieża. No i bijemy skoczka. Skoczek tu w las zrobił nam widełki. Hetman jest w ataku, tam by chcemy dać mata. Skoczek może pomóc, i tam damy mata. Nie da nam szacha, to jest goniec, nic mi nie zrobi. Oddał hecia, bijemy go. 16. Jest mi, jak ktoś robi, Jak to robiłem pierwszy raz. I tak mi dzisiaj idzie całkiem nieźle. Jak to robiłem pierwszy raz, to szło mi dużo gorzej. Słuchajcie. Już trochę się, trochę się przyzwyczaiłem do tych literek. Ale dobra, co tu zrobić? Wieża. Jakiś, aha, mat po ostatniej linii. Poświęcamy Hetmana i wieża daje mata. Dobra, tu na pierwszy rzut oka nie widzę nic. To jest król. Co tu robi król? Goniec daje szacha i wieża bije jego Hetmana. To będzie to. Dobra, to jest... Patrzyłem, czy to nie celuje w mojego hetmana, ale to nie celuje w mojego hetmana, bo literka R to jest wieża. Natomiast co król robi na E3? Kto to grał? Goniec, goniec, wieża, wieża, wieża. Czyli możemy zbić, jak on się zasłoni gońcem, to możemy się zdwoić i będziemy tego gońca zbijać. Mhm. I ostatnie. To jest skoczek, czyli Pacha, ale wtedy goniec nie zbije. Najpierw muszę zbić tu, teraz dać skoczkiem szacha i wieżą zbić. Dobra, udało się. Dobrze, że się udało. Przynajmniej się nie pomyliłem. 20 zadań zrobionych, tak jak miało być, ale mam nadzieję, że już trochę wyczuwacie, o co chodzi mi tutaj w tym filmiku. I widzicie tą różnicę. Jaka jest różnica? Dla mnie ogromna. To, co się dzieje w mojej głowie, to jest ogromna różnica. Pomiędzy tymi figurami, które znam bardzo dobrze, a pomiędzy tymi literkami, które teraz są na szachownicy. Kiedy figurki wyglądają w ten sposób, gdzie to się znowu zmienia, tutaj, tak jak zawsze, słuchajcie, pewne rzeczy, jak pokazuje się zadanie, pewne rzeczy w mojej głowie dzieją się automatycznie. Nie muszę patrzeć i przypominać sobie, że, że to jest goniec i że on chodzi po skosie, ponieważ te rzeczy dzieją się automatycznie. Kiedy patrzę na taką figurkę, to nie muszę myśleć, jaka to jest figurka, tylko od razu widzę tak naprawdę pola, co ten goniec może zrobić, jakie. Jakie pola ten goniec atakuje? To się dzieje w głowie automatycznie. Natomiast kiedy figurki wyglądają w ten sposób, no to jest, jak to się mówi, ząk. Jest zagadka, co tu jest co. I dlaczego Wam o tym mówię? Co Wam chcę w tym filmiku pokazać? Że zdaję sobie sprawę, robiąc zadania w ten sposób, że w ten sposób szachy widzą osoby, które dopiero zaczynają przygodę, zaczynają dopiero uczyć się, trenować, grać w szachy. Co te osoby widzą na szachownicy? To, co ja w momencie, kiedy patrzę na te literki. Niewiele. Słuchajcie, żeby, żeby dobrze zacząć grać w szachy, to jest ciężka, ciężka praca. Tak naprawdę w szachy poznać zasady gry w szachy można bardzo szybko. To jest jeden dzień, godzinka, znasz zasady gry w szachy i możesz grać w szachy. Natomiast żeby zacząć w nie bardzo dobrze grać, tak jak wiele osób by chciało, to niestety potrzeba wiele, wiele lat treningu. Trzeba tak naprawdę zaprzyjaźnić się z tymi figurami szachowymi, dojść do takiego stanu, że kiedy widzisz figurkę na szachownicy, to widzisz w pewien sposób osobę, trochę przesadzam, którą bardzo dobrze znasz, widzisz swojego przyjaciela. Kiedy patrzę na skoczka w szachach, to ten skoczek mi podpowiada bardzo często, gdzie on tak naprawdę chciałby iść. Tak samo jak, jak masz przyjaciela, człowieka, którego znasz od wielu, wielu lat, to wiesz, kiedy on się cieszy, kiedy on się złości, kiedy, w jaki sposób się cieszy, w jaki sposób się złości. Patrzysz na niego i widzisz coś więcej, niż osoba, która go nie zna. Tak samo jest z szachami: jak patrzę na gońca, to ja widzę że teraz, że ten gońca jest smutny, słuchajcie, bo on strzela w tego pionka i to są moi przyjaciele. Ja widzę, że ten mój przyjaciel jest w kłopotach, że trzeba z tym gońcem na B4, coś zrobić, że on tutaj jest podbiciem. Natomiast, żeby ta przyjaźń z szachowymi figurkami w głowie gdzieś tak zadziałała, no to potrzeba wiele, wiele lat treningu. No, i teraz już na koniec odpowiadając na to pytanie, dlaczego ludzie w szachach popełniają błędy i dlaczego są takie, wydawałoby się czasami proste podstawki, ponieważ ludzie szachy widzą w moim rozumieniu w ten sposób. Po prostu nie widzą tych błędów, nie widać kiedy je wykonujesz. I ja to teraz bardzo dobrze rozumiem, że takie błędy można po prostu popełniać, bo czegoś w szachach można nie widzieć. Jest to ukryte. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj, będę kończył. Dzisiaj taki trochę inny filmik, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Wrócimy do tych figur, bo jednak to są moi przyjaciele. Warto grać w szachy, warto trenować, warto poświęcić ten czas i nawiązać tą przyjaźń z szachowymi figurkami, bo gdzieś tam, tak na końcu, tak naprawdę, no to co się w życiu liczy. Rodzina i przyjaciele, również ci szachowi. Także bardzo serdecznie zachęcam do grania w szachy, do nawiązywania tych szachowych przyjaźni. No i tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam i do następnego razu. Cześć.